Edyta Nawrocka, witam Państwa, zapraszam na serwis informacyjny. Niewyjaśniona śmierć na Wałbrzyskim Szczawienku. W sobotę rano jeden z policjantów zauważył dziwnie zachowującego się mężczyznę, który podczas interwencji zaczął sinieć i zmarł. Sprawę bada prokuratura rejonowa w Wałbrzychu. Jeden z wałbrzyskich policjantów, wracając po służbie nocnej do domu, zauważył mężczyznę, który biegał po jezdni i nie zważał na nadjeżdżające samochody. Mężczyzna był mocno pobudzony i agresywny, co wzbudziło podejrzenie funkcjonariusza. Policjant powiadomił o całej sprawie dyżurnego. Chciał też pomóc mężczyźnie, ale ten na jego widok zaczął uciekać. Gdy policjant dogonił go i pokazał mu służbową legitymację, ten nie zareagował. Po chwili na miejsce przybył patrol. Policjanci zakuli mężczyznę w kajdanki i próbowali umieścić go w radiowozie. W pewnym momencie mężczyzna zaczął sinieć, dlatego funkcjonariusze reanimowali go aż do przyjazdu kartki pogotowia. Niestety, mężczyzny nie udało się uratować. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Wałbrzychu. Na wtorek, 16 maja, zaplanowano sekcję zwłok. Prawdopodobnie dopiero jej wyniki pozwolą ustalić przyczyny śmierci mężczyzny. Już po raz 19 rozdano rogate statuetki Muflony. W tym roku do plebiscytu wpłynęła rekordowa liczba zgłoszeń. Powitaliśmy także dwie nowe kategorie. W tym roku kapituła plebiscytu przejrzała aż 51 zgłoszeń, by wyłonić zaledwie 5 laureatów. Pierwszą z kategorii była firma odpowiedzialnego biznesu. Nagrodzono to firmy, które nie tylko odnoszą sukcesy gospodarcze i stawiają na rozwój własnego biznesu, ale dbają o swoje otoczenie, chronią środowisko czy angażują się w akcje społeczne. Muflona w tej kategorii otrzymała firma Sonel S.A. W kategorii Wydarzenie Inicjatywa 2016 roku wybierano spośród najciekawszych imprez, zarówno kulturalnych, jak i sportowych. Wybór nie był łatwy, ponieważ każde ze zgłoszonych wydarzeń było przygotowane z rozmachem i brało w nim udział wiele osób. Ostatecznie Muflon przypadł Festiwalowi Folkloru, organizowanemu przez gminę Strzegom. Nowością w plebiscycie była kategoria Metamorfoza Dziesięciolecia. Wzięło w niej udział aż 20 instytucji. Jak stwierdził przewodniczący kapituły plebiscytu prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, jest to najbardziej przyszłościowa kategoria, ponieważ doskonale pokazuje, jak zmienia się nasz region i promuje takie inicjatywy, które pozostawiają po sobie ślad na wiele lat. Być może w przyszłości zostanie ona podzielona na mniejsze podkategorie, ponieważ różnorodność metamorfoz była tak duża, że niektóre ciężko było ze sobą porównać. Najlepszą metamorfozą okazało się stworzenie Jeziora Bielawskiego. Jedną ze sztandarowych kategorii ostatnich lat jest najlepsza mikro-mała firma. Zdaniem organizatorów to najmniejsze podmioty gospodarcze są siłą napędową tego regionu, dlatego warto wyróżniać tych przedsiębiorców, którzy nie boją się biznesowego ryzyka i rozwijają swoje niewielkie przedsiębiorstwa. W tym roku najlepszą małą firmą została kopalnia złota usługi turystyczne Aurum. Drugą nowością plebiscytu była kategoria najlepszy produkt. Tym razem nie oceniano firm jako całości, a przez pryzmat ich najlepszych wyrobów. Dlatego jak równy z równym mogli tu mierzyć się zarówno mali przedsiębiorcy, jak i duże podmioty. Najlepszym produktem 2016 roku okazał się chleb z firmy Pasol Paco. Pełne wyniki plebiscytu można znaleźć na portalu wałbrzych24.com. Konie, armaty i żołnierze. To niecodzienny widok na polach pomiędzy Strugą a Szczawnem Zdrój. Mieszkańcy Wałbrzycha i okolic mieli okazję przenieść się w czasie dzięki rekonstrukcji historycznej, jaka odbyła się w pobliżu pomnika ułanów Legii Nadwiślańskiej. Szczawno Zdrój stało się miejscem inscenizacji bitewnej. Z okazji 210. rocznicy bitwy pod Strugą zorganizowano rekonstrukcję batalii, jaką odbyli ułamni Legii Polsko-Włoskiej z pruskim wojskiem. Inscenizację przygotowały grupy rekonstrukcyjne z Polski, Czech, Niemiec i Słowacji. 210 lat temu Prusacy z Francuzami walczyli na polach pod Strugą, pod Szczawnem. Bitwa rozgrywa się teraz na fragmencie pola, na którym toczyła się walka 210 lat temu. Mamy rekonstruktorów z Czech, z Polski, z Niemiec, ze Słowacji. Jest ich 120 plus konie i armaty. Impreza odbyła się po raz pierwszy. Została zorganizowana dzięki współpracy gmin Stare Bogaczowice i Szczawno Zdrój. Jak zapowiadają organizatorzy, jest to początek współpracy i z pewnością bitwa odbędzie się za rok. Organizatorami dzisiejszej imprezy jest gmina Stare Bogaczowice, uzdrowiskowa gmina miejska Szczawno Zdrój, uzdrowisko Szczawno Jedlina oraz Pałac Struga. To jest pierwsza inscenizacja, ale mamy nadzieję, a właściwie jesteśmy przekonani, że ta impreza wpisze się na stałe w kalendarz imprez dolnośląskich, a więc za rok o tej samej porze, w tym samym miejscu widzimy się. Już po raz czwarty wyjątkowo wytrzymali biegacze zmierzyli się z niezwykle malowniczą, ale i trudną trasą wodociągi półmaratonu Jedlina-Zdrój. Najlepszy zawodnik 25-kilometrową trasę pokonał w czasie 1 godzina i 35 minut.
Jedyna Zdrój w ostatnich latach poczyniła wiele starań, by wizerunek miejscowości uzdrowiskowej przeobrazić w miejsce nastawione na sport i rekreację na świeżym powietrzu. Z tego też powodu już od 4 lat organizowany jest półmaraton, któremu patronują wałbrzyskie wodociągi. My postawiliśmy od wielu lat właśnie na aktywność, na zdrowy tryb życia. Jak widać, biegi są coraz bardziej popularne. Przyjechali do nas biegacze z całej Polski. Nawet musiało się odbyć losowanie, bo było tylu chętnych. Nasz półmaraton to jest 500 dla wybranych. Na starcie zameldowało się 483 zawodników i zawodniczek. Trasa wiodła przez uzdrowiskową miejscowość oraz okolicznymi szlakami turystycznymi. Po drodze nie brakowało atrakcji. Biegacze mijali m.in. zespół pałacowo-hotelowy Jedlinka, ruiny Nowego Dworu, także wbiegali do najdłuższego w Polsce tunelu kolejowego pod górą Wołowiec. Ten nasz półmaraton jest zaliczany do półmaratonów górskich, jest bardzo wysoki, ponieważ przewyższenia sięgają kilkuset metrów i na tym odcinku ponad 21 km, dokładnie 24, no jest to duże wyzwanie, a im temperatura wyższa, tym dla maratończyków jest to gorzej i dzisiaj jest to na pewno trudny dzień. Pierwszy zawodnik, który zameldował się na mecie, osiągnął imponujący czas, godzina 35 minut i 59 sekund. Był to Bartłomiej Przedwojewski z Głuchołaz. Na drugim miejscu z czasem godzina 48 minut 25 sekund znalazł się wałbrzyszanin Piotr Holy. Trzeci przebiegł Robert Faron z Zalesia. Zajęło mu to godzina 51 minut 17 sekund. Wśród pań najlepsza okazała się Paulina Janik z Jeleniej Góry. Czas 2 godziny 3 minuty 9 sekund pozwolił uplasować się na 23 miejscu w kategorii Open. Druga z czasem 2 godziny 4 minuty 46 sekund była Anna Kącka z Zakopanego. Trzecie miejsce zdobyła Anna Jarosz-Szankowa z wynikiem 2 godziny 5 minut i 59 sekund. Pełną listę rezultatów można znaleźć na portalu wałbrzych24.com. Tradycja malarska mimo upływu lat wciąż jest ważna. Dla tych, którzy zainteresowali się techniką dawnych mistrzów, w Galerii BWA zorganizowano warsztaty malarskie, na których artysta Andrzej Bowojtowicz zaprezentował sposoby malowania temperą. Andrzej Bowojtowicz to malarz posługujący się temperą jajeczną. Sam przygotowuje własne farby. Jak mówi, są zdecydowanie lepsze niż te kupione w sklepie. Podczas warsztatów pokazywał, jak je przygotować. Wszystko dotyczy oczywiście malarstwa. I to, co jest związane z technikami, rozwojem warsztatu, począwszy od tempery, tej bardzo takiej wczesnej, po współczesność. Jak ona jest rozumiana, jak jest postrzegana, takie mam założenie. Czy w trakcie to się uda zrealizować? Nie wiem, bo wszystkie te moje spotkania mają charakter bardzo otwarty. Ja żywo reaguję na jakieś impulsy, które się pojawiają. Jeżeli tutaj coś mnie gdzieś tam pociągnie w inną stronę, trudno, trzeba będzie też to akceptować, ale podstawą do tego spotkania jest oczywiście technika malarska. Warsztaty zgromadziły sporą liczbę zainteresowanych. Malarz pokazywał swoje umiejętności, tworząc obraz na wzór przygotowanych rekwizytów. To spotkanie ma charakter wybitnie taki po prostu bardziej promujący te zainteresowania związane z technikami, z poznaniem technik malarskich. Jakby ten warsztat, przywołanie tej tradycji, wielkiej tradycji malarstwa, no to powinno być to, co nas tutaj razem skupia i wokół czego będziemy się tutaj teraz skupiać i będziemy tutaj po prostu pracować. Andrzej Bowojtowicz odwiedził Wałbrzych nie po raz pierwszy. Niedawno można było zobaczyć jego wystawę Sacrum i Profanum w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Kto wie, ile w Wałbrzychu kryje się talentów? Jednym z nich jest Gabriel Brzask. Jak samo sobie mówi, tworzy muzykę, pisze słowa, aranżuje i tworzy teledyski. Urodzony, wychowany w Wałbrzychu mieszkaniec Boguszowa Gorz tworzy refleksyjne utwory, do których przesłuchania zachęcamy. Gabriel Brzask jest amatorem. Nie przeszkadza mu to w tworzeniu muzyki na profesjonalnym poziomie. Jak sam mówi, wszystko, co ma do powiedzenia, jest w jego twórczości. Zawsze mnie kręciła perkusja. Na gitarze potrafię trochę zagrać. Natomiast, żeby zacząć grać na wszystkim, trzeba było zacząć od klawisza. Jednak taka jest prawda. I od tego zacząłem historię. Ale po to tak naprawdę, żeby móc opowiedzieć to, co mam do powiedzenia. Płyta, którą już szykuję, która praktycznie jest na etapie miksu, może, jak dobrze pójdzie, będzie już w czerwcu do kupienia. To jest płyta, koncept, tak naprawdę album. O czym będzie mówiła, to nie zdradzę, ale będzie ciekawie.
Na razie Gabriel Brzask nie miał okazji zagrać przed wałbrzyską publicznością. Jest otwarty na współpracę z każdym, kto się do niego zgłosi. Że zostawiłeś mnie, to nic. Że odszedłeś, znów było źle, to nic. Nie myśl o tym już, to nic. Nasze rozmowy dawno pokrył kurz. Jeszcze tutaj mnie nie słyszano na żywo, natomiast zapraszam wszystkich, którzy będą mieli ochotę nas, mówię nas, ponieważ najczęściej gramy w formie trio z prawdziwymi muzykami już. I no, na koncertach jest ciekawie. Natomiast mówię, no tutaj jeszcze nie mieliśmy okazji, zapraszam. To był dzień, w którym właśnie ujrzałem cię tu. W serwisie informacyjnym to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.